Okej, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale poświęconym grze Mass Effect 3. W sumie myślałem, że będzie to może jakiś odcinek multiplayer, ale stwierdziłem, że wisienkę na torcie zostaje sobie na koniec, więc pograjmy z Turianinem i zapytajmy Ockaman. Witaj, Prymarcho. Aha. You said one of your ships had gone missing? Crashed, actually. I couldn't speak in front of the Krogan. Our ship went down on Tuchanka. Now they're pinned by an advanced guard of Reapers scouting the planet. What are your men doing there? I'm sorry. That's classified. But it's vital they be rescued. They must complete their original mission. It's a matter of galactic peace. Aha. Turlianie na tuczance. No toście się wpierdzielili. I appreciate your help and understanding. That's all. Of course, Commander. Mhm. Świetnie. To teraz musimy znaleźć Rexa, on będzie... A nie, tu jest Rex. No się ma Rex. I'll have a show down there on Sirkesh. Just like the old days, Shepard. Right down to me pulling your ass out of the fire. I was the one with bullets flying at me. And I gave you the moral support to dodge them. Uh-huh. You said one of your squads is missing? They were scouting out the Rachni relay. We've heard rumors of trouble in the area. Rachni. Thought that might get your attention. I have a favor to ask. It's big. Don't tell me they're back. All I know for sure is our scouts went silent as soon as they arrived. I've got Arlac Company, my best unit, on standby. You give the word, and they'll meet you there. I'll see what I can do. Get on it, Shepard. That's it for now. Anytime. Hey, Shepard, I like what you've done with the Normandy. Got tired of always hanging around the cargo bay before. I still don't have a window like Liara does, but it's progress. Wish I could knock some heads around with you, but duty calls. If the Salarian says my DNA is important, who am I to argue? Dobra, lecimy wykonać zadania na tuczance i na... Chyba na tuczance. Commander, we've got new reports of Cerberus activity on Tuchanka. I've marked it on the galaxy map. Aha, świetnie, Cerberus się rzucił na Tuczankę. No to znaczy, widzisz, jak po moich przemyśleniach życiowych stwierdziłem, że człowiek iluzja, który był dla mnie najważniejszym chyba obrońcą ludzkości na świecie, musiał się sprzymierzyć z Cerberusem. Bo ma za dużo technologii żniwiarzy i jego jednostki się utrzymują, no i w końcu... Odlatuj Turian, a tam zaginionych zwiadowców. No to zróbmy może na razie Tuczankę. Siła! Myślę, że człowiek iluzja sprzymierzył się z żniwiarzami i możliwe, żeby to było... Wiecie, skoro on prowadzi proludzką, że tak powiem, politykę. Spadaj działania, odlatuj Turian. Odlatujmy Turian. Że on oczyściłby galaktykę z obcych po to, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Wiecie, no człowiek iluzja się nie paćka, tak nie cacka w sensie. Chodź Liaro ze mną, chodź Gerusie ze mną. Mój cudowny pancerz, ten pistolet mi się w ogóle nie przyda. Dziękuję. O, 5 punktów doświadczenia, świetnie. To możemy wpakować w sprawność, by znowu nie umrzeć za szybko. Premia do obrażeń, premia do zdrowia. Chcemy premię do obrony. Oczywiście chcemy robić za tanka, więc nie możemy się zbytnio pchać. Okej, okay, więc lećmy. Tuczanka. This crash site's a nightmare. Looks like Rex was right about Reaper Scouts. Edie, any further intel? The mission brief identifies the Turian commander as Lieutenant Tarquin Victus. Oni już Rzymian przypominają, mają takie imiona podobne. Primarch. Try to raise him. Uh-huh. Turian commander, what happened here is... Let's just say the Turian code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down.
Let's save this platoon. Okej, jestem za... O, jaki losków. No tak, tuczanka. Wow, fuck. Ale pogrom. Dlaczego on ma zły karabin? Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper Harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying! Walczcie, jesteście Turianami. A dlaczego tam, skoro Flarla gdzieś tam była? Aha, kosiarz, świetnie. O, dobrze, przynajmniej ulepszenia mamy. No to... No to akurat ciekawe. W sumie co tu robią? Dobra, piątka zapalająca. Myślę, że zombie nawet nie wzywały bez wsparcia, bo to zombie. Whoops. Jepsi. Dobra. Ja jestem zbieraczem, nie zabijajcie mnie. Kiedyś wam służyłem, tak niby. Escape pod. Our first casualties. Looks like they survived the crash, but then a harvester took them out. Bardzo możliwe. Dalej, pistolet. Ja też, tylko trochę dziwne strzały. I have a visual on the enemy, and there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. No shit. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Musicie tyle gadać, żeby powiedzieć, że macie przewagę. A? Kto jeszcze? Pewnie się ktoś jeszcze schował, ale okej. Aha! Boom, zdychaj szmata. Ci kanibale mnie wkurwiają. Yeah! Z czego jest kociarz? Nie, to był zły pomysł. Z czego ja mam do tego bydła strzelać? Aha, to... Aha! No wiem, wiem. Ja jestem Shepard. Ooo. Okej, okay, dobra. Kurwa, ale pogrom na tej tuszance. Co mi się tylko w ogóle... O! Czy to jest karabin turiański szturmówka? O kurde... Jojojo, tylko dlaczego to jest takie kurewsko ciężkie? Mam tak mało obrażenia. Ale spróbujmy to wziąć. Zobaczymy, jak z tego się strzela. O. Wow. Słyszę brzydkie dźwięki. I jak zawsze w sumie. Nie? Nic nie ma? Siema, by się wcale nie zorientowaliście, że tu jestem, prawda? Yes. Czekajcie, granata poszła! Ładnie z pani nabojami. Ale zawsze w sumie wyobrażałem sobie... O, zawsze w sumie wyobrażałem sobie, że Turianie będą strzelać z jakichś ciężkich karabinów snajperskich czy czegoś takiego. W sumie po Garusie.
zdychaj, latająca kupo złomu z odwłokiem Lobala i twarzą w sumie też Lobala. Ciekawe, z czego ciebie robią. Leave me alone, leave me alone, leave me alone! Wow. Ale się świśnęło. Szmato. I think we saved all those men. No. Do you read, Commander? Oh, blank. Do you read? Shepard here. What's your status? We're in deep. Commander, what's your ETA? Hang tight. We're on our way. Boże. Arnie, how's our velocity? Deceleration online. We'll survive. Victus is going to pay for this. Court martial or hanging. Us coming! How's Victus? When we find him, we'll ask. Aha, Victusa przed sąd wojenny? To jest ciekawe. Chyba zdechły. Dobra, zdechły. No cóż, trzeba przyznać, że ma ładną siłę ognia, w sensie zaspami przeciwnika nabojami, zanim on zorientuje wystrzelić. O, fuck. Spoko, ja już ich nawet widzę. Ach, te akcje z adrenaliną są tak... No. To ten z początku. Cześć, Brzydalo. Grasant. W sumie jestem ciekaw, co tutaj im nadał taką nazwę. No, pokaż buźkę, pokaż. O, no przepraszam. Wow. O, fuck. To mi się bydło pokazało w pełnej okazałości. Leave me alone, motherfucker! No chyba kpisz. Fuck, mogłem zniszczyć tego kosierza chociaż. Zdychać! Już! Enemy shall die? Smiek mijem. Ja się lekko zmęczony jestem, a jak powiedziałem, że codziennie będą odcinki Mass Effecta, to będą. Krogan Turian animosity is ancient and intense. It's inborn. And I need them to work together, so let's not complicate things. Jestem za. Wydłużona lufa. Lufa wydłużona przez tłumik pewnie zwiększa siłę strzału, ale jak można wydłużyć tłumikiem, w sensie ten odległość, to on wytraca prędkość przy tłumikach. O fuck. Zajebać kanibali, zajebać glasantów, zajebać Turia. Nie, to może nikomu... Nie, powiedzcie, że... Oj. Dzień dobry. Wow. O fuck. Ja ich zabiłem czy nie? Spoko. Kto mi wytłumaczy, co to była ta czarna... Jezu, jak Saren wyglądał. Kto mi wytłumaczy, co to była ta czarna gwiazda? Kanibal, zostaw tego człowieka, czy czymkolwiek to kiedyś było. W sensie tu Lenina. O, fuck. No dobra, nie o tą broń mi chodziło, ale wyszło też nawet nieźle. O tą broń też mi nie chodziło. Fuck, czy ja zostawiłem windykatora? Brawo, Bielak. Nie, jednak nie. Jednak nie byłem, aż tak głupi. Chyba dostanę smac. Na pochybel, brzydale. Zajebę brzydale. Płoń, brzydale. Płoń, te okropne potworze. I ty też płoń. I płoń cieszycy. O kurwa, granata! Nie, dobra. Jednak się po... What the fuck? Z
stać, nie ruszać się w imieniu... Nie wiem czego. W imieniu przymierza, o właśnie. Czy oni tu będą szli do strony śmierci? Wstawaj. Więcej was stara nie miała. W sumie fajny ten turyński karabin. No wy chyba kurwa kpicie. Zdychaj, zdychaj gnido. Zdychaj. No nie. Uha! Okej, okay. Ale tutaj ładna rzeźba. Tędy, no co ty kurwa nie powiesz. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. Take some? I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. Słuchajcie, sorry, bo ktoś dzwonił sobie z prywatnego numeru do mnie i wkurwił mnie bardzo, no ale co zrobić? But you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We're set to defuse it. A bomb? Jaka bomba? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it. And so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. Przemów do ich honoru. Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turi. And we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Ale ja wiem, gdzie są te koordynaty, bo ja tam do... To nie jest hacket. Mogę się założyć. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Kolejne moje stwierdzenie, że to nie jest hacket, bo jest zbyt podejrzliwy i o zbyt wiele rzeczy pyta. Impressive work on T'Chanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander.
Would you trust me with information that puts your people, puts Earth at risk? Tak, muszę móc ci zaufać. Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? Doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And? And that's all. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Patologia, kurwa mać. O, Modlin, dowiedziałeś się czegoś? Shepard, test verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Good. Then you can put your knife away. The cure is ready? No, still need transmission vector. Cure useless, unless given to entire species. Jakieś sugestie? You're usually full of ideas, Morton. You altered the genophage before. There must be a way. Of course, always possibilities. But time limited. Can't create new infection strain from scratch. Groundwater? No, too slow. Voluntary inoculation risky. Population too scattered for airborne. Unless... Wait, yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles. Built by Solarians to repair atmosphere of Tuchanka. Also used by Turian. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. I'd be careful who you tell that to. Podstępne. Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight. Those were desperate times. Yes, yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with cure. You clever little pie, Jack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morton. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with Eve until then. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Słuchajcie, to jest koniec tego odcinka, bo nie mam czasu, muszę kogoś bardzo mocno pierdolić, więc dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinku Mass Effect 3. Przepraszam, że...